Już za kilka dni będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. W kosmos wyruszy bowiem teleskop Jamesa Webba, najpotężniejszy kosmiczny teleskop w historii ludzkości. Na początku podajmy kilka liczb. Prace nad tym teleskopem trwają ponad 20 lat. Teleskop w sumie kosztował niebagatelne 10 miliardów dolarów. Cały projekt jest nadzorowany i finansowany głównie przez NASA, przy współpracy z Europejską oraz Kanadyjską Agencją Kosmiczną. Teleskop zostanie umieszczony w odległości około 1,5 miliona kilometrów od naszej planety. Główne zwierciadło teleskopu składa się z 18 sześciokątnych luster, wykonanych z berylu pokrytego złotem. Z wyglądu teleskop przypomina poniekąd plaster miodu. Główne zwierciadło rozłoży się dopiero na orbicie, a jego średnica wyniesie 6,5 metra, czyli znacznie więcej niż w przypadku teleskopu Hubble'a. Teleskop Jamesa Webba wyruszy w kosmos z Gujany Francuskiej, wyniesiony przez ciężką rakietę nośną Ariane 5. Jak wskazują twórcy projektu, teleskop zmieni nasze rozumienie wszechświata. Sprawdźmy zatem, jak do tego dojdzie. Wyobraź sobie, że nie wiesz nic o swoim dzieciństwie ani tym, skąd pochodzisz i przez lata poszukujesz odpowiedzi. Następnie ktoś wręcza ci właśnie odnalezioną skarbnicę zdjęć przedstawiających ciebie jako niemowlę. W końcu będziesz w stanie przyjrzeć się każdemu szczegółowi, szukając wskazówek na temat siebie i tego, jak stałeś się taki, jaki jesteś obecnie. Tak właśnie będzie to wyglądało dla astronomów, kiedy teleskop Jamesa Webba wreszcie wyruszy w kosmos. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, urządzenie pokaże, jak wszechświat wyglądał jako noworodek prawie 14 miliardów lat temu. Teleskop powinien być w stanie wykryć niektóre z pierwszych gwiazd oraz galaktyk, które uformowały się niedługo po wielkim wybuchu. Teleskop zbada również atmosferę odległych egzoplanet. Innymi słowy, pozwoli nam zaobserwować tajemnice wszechświata tak jak żadne inne urządzenie. Zacznijmy jednak po kolei. Teleskop nosi nazwę po człowieku imieniem James Webb. Był to drugi administrator NASA w historii tej agencji. James Webb m.in. odpowiadał za realizację programu Apollo. Pierwszy projekt teleskopu miał miejsce już w 1989 roku, a zatem 32 lata temu. Jeśli śledziliście historię tego teleskopu, to zapewne wiecie, że projekt ten był nieustannie przesuwany i odwlekany w czasie. Sama budowa teleskopu rozpoczęła się w 2007 roku. Obecnie teleskop jest już gotowy do wystrzelenia. Tak jak wspominałem, główne zwierciadło teleskopu składa się z 18 sześciokątnych luster i ma średnicę 6,5 metra. Jak czytamy na stronie NASA, zwierciadło tego teleskopu jest znacznie większe niż te w przypadku słynnego teleskopu Hubble'a. Obszar zbierania światła jest 6,25 razy większy. Teleskop Webba zostanie osłonięty specjalną tarczą wielkości bagatela kortu tenisowego, która zablokuje ciepło słoneczne i utrzyma teleskop w odpowiedniej temperaturze. Zwierciadło zostanie rozłożone dopiero w przestrzeni kosmicznej. Teleskop Jamesa Webba jest określany jako zastępca lub też następca teleskopu Hubble'a. Dla porównania, teleskop Hubble'a, który przez ostatnie dekady dokonał wielu niezwykłych odkryć, znajduje się na orbicie okołoziemskiej w odległości 570 km. Tymczasem teleskop Webba zostanie umieszczony w odległości aż 1,5 miliona kilometrów od naszej planety. Ten teleskop nie będzie krążył wokół Ziemi. Zamiast tego znajdzie się w pobliżu drugiego punktu Lagrange'a Układu Słońce-Ziemia. Jak czytamy na stronie NASA, osłona słoneczna teleskopu Webba zablokuje światło ze Słońca, Ziemi i Księżyca. To pomoże Webbowi zachować zimno, co jest bardzo ważne w przypadku teleskopu na podczerwień. Cała procedura jest skomplikowana oraz czasochłonna. Choć teleskop zostanie wyniesiony w kosmos za kilka dni, to zacznie działać dopiero za kilka miesięcy. Najpierw musi oczywiście dotrzeć w określone miejsce, a następnie muszą nastąpić miesiące synchronizacji i ustawiania zwierciadeł oraz optyki teleskopu, a także kalibracji instrumentów. Pierwsze efekty pracy teleskopu poznamy dopiero w przyszłe wakacje, a wówczas dostaniemy pierwsze obrazy. Skupmy się jednak na tym, jakie są właściwie możliwości tego urządzenia.
Jeśli posłuchamy naukowców, to każdy z nich wykazuje ogromny entuzjazm związany z tym obiektem. Często padają określenia typu przełomowy moment, historyczna chwila czy nowa era kosmosu. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba zobaczy wszechświat przede wszystkim w świetle podczerwonym. To światło jest niewidoczne dla ludzkiego oka, ale jest to rodzaj świata, w którym pojawi się blask najodleglejszych obiektów we wszechświecie. Pojawia się zatem proste pytanie, dlaczego obserwacje w podczerwieni są ważne dla astronomii? Otóż tworzące się gwiazdy i planety leżą ukryte za kokonami pyłu, które pochłaniają światło widzialne. Jednak promieniowanie podczerwone emitowane przez te regiony może przeniknąć przez ten zakorzeniony obszar i ujawnić, co jest w środku. Wyjątkowa czułość pozwoli teleskopowi wyśledzić słabe, odległe sygnatury pierwszych gwiazd oraz galaktyk. Teleskop będzie mógł zobaczyć na niebie praktycznie wszystko. Ma jednak jeden nadrzędny cel – zobaczyć światło pochodzące od pierwszych gwiazd, które zabłysły we wszechświecie. Naukowcy uważają, że te pionierskie gwiazdy pojawiły się około 100 do 200 milionów lat po Wielkim Wybuchu, czyli nieco ponad 13,5 miliarda lat temu. Teleskop powinien być w stanie zobaczyć lub przynajmniej wykryć słabą poświatę. Momentu, w którym ciemność się skończyła i te pierwsze gwiazdy zamigotały. Innymi słowy, teleskop Jamesa Webba będzie niczym gigantyczny wehikuł czasu, próbujący wyłapać to, co miało miejsce ponad 13,5 miliarda lat temu. Im bardziej odległy obiekt, tym młodszy się wydaje. Jego światło potrzebowało bowiem więcej czasu, aby dotrzeć do ludzkich obserwatorów. Teleskop pomoże nam zrozumieć pochodzenie tego, co widzimy wokół nas i tego, jak powstaliśmy. Naukowcy liczą na to, że dzięki teleskopowi poznają odpowiedź na to, jak powstawały galaktyki i jak ewoluowały w galaktyki, które widzimy obecnie. Urządzenie zajmie się również badaniem egzoplanet. Jak wskazują astronomowie, wokół praktycznie każdej gwiazdy orbituje co najmniej jedna planeta. Teleskop będzie w stanie robić także takie rzeczy jak analiza spektralna atmosfer egzoplanet, w sytuacji gdy dana planeta przejdzie przed swoją gwiazdą, co sprawi, że światło prześwituje przed jej atmosferą. Urządzenie może ujawnić skład atmosfer tych planet z bardzo dużą dokładnością. Niezwykły teleskop będzie wpatrywać się w piekielne światy lawy ze stopionymi powierzchniami, które w ciągu zaledwie godzin krążą wokół swoich gwiazd. Będzie przyglądał się atmosferom gazowych olbrzymów, szukał nowo narodzonych światów wśród zakorzonych dysków, które przylegają do młodych gwiazd i patrzył na małe skaliste światy, które mogą być podobne do Ziemi. Astronom Laura Kreidberg zaznacza, że teleskop przyniesie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących skalistych planet. Na przykład w jakich warunkach można się spodziewać, że przetrwa atmosfera? Jak bardzo można rozgrzać planetę, zanim atmosfera ucieknie? I jeśli planety mają atmosfery, to jakie są ich podstawowe elementy budulcowe? Teleskop wyceluje m.in. w każdy z 7 skalistych światów w systemie TRAPPIST-1, oddalonym o 39 lat świetlnych od naszej planety. Powstaje zatem proste pytanie, czy teleskop Jamesa Webba będzie w stanie odnaleźć życie pozaziemskie? Astronomowie wskazują, że może być o to trudno. Ten rodzaj obserwacji znajduje się na granicy możliwości teleskopu i wymagałby dużej czasu obserwacyjnego. Wykrywanie odległych biosygnatur obcych oznacza szukanie kombinacji gazów lub pierwiastków chemicznych, których naukowcy nie spodziewaliby się, że mogłyby się wytworzyć w samych procesach geologicznych. I choć astrobiolodzy mają pewne pomysły na temat tego, czego moglibyśmy szukać, metanu, ozonu i innych produktów ubocznych metabolizmu, nie jest jednak jasne, jaką formę mogą przybierać sygnatury obcego życia. Szansa na to nie istnieje, choć przede wszystkim teleskop pozwoli na analizę atmosfer oraz warunków obcych światów. Podsumowując, potężny teleskop zmieni nasze rozumienie wszechświata. Zobaczymy początki wszechświata, kiedy pierwsze gwiazdy przerwały złowrogi mrok. Poznamy szczegóły dotyczące powstawania gwiazd oraz galaktyk, a także skład atmosfer tysięcy egzoplanet. W momencie, gdy to nagrywam, wystrzelenie teleskopu ma się odbyć 24 grudnia. Jeśli interesujesz się kosmosem, to naturalnie zdajesz sobie sprawę z tego, jak wielkie będzie to wydarzenie.
Podejrzewam jednak, że w dniu wystrzelenia informacja ta wcale nie będzie wiadomością dnia w serwisach informacyjnych. Te serwisy zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jak zwykle skupią się na zasypywaniu przeciętnych zjadaczy chleba propagandą polityczną z każdej strony. A informacja o najpotężniejszym teleskopie zostanie przytoczona tylko jako ciekawostka. Gdzieś pomiędzy materiałami o celebrytach oraz nagraniach zabawnych zwierząt w zoo. Chciałbym się mylić, ale tak to zwykle wygląda. A szkoda, bo choć raz przydałby się skupić uwagę na ludzki geniusz, który łączy ludzi z całego świata w poszukiwaniu informacji o naszym pochodzeniu. Trzymamy zatem kciuki, aby wszystko poszło zgodnie z planem jako świąteczny prezent. A propos nadchodzących świąt, to tradycyjnie jak co roku w okresie świąteczno-noworocznym na kanale będzie maraton filmów na temat Biblii oraz religii. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.